Dlatego też, kochani, proszę zobaczyć, powracamy do tej sytuacji i tutaj troszeczkę nam się potęguje to wyzwanie tego objawienia. Ducha świętości i ważności, aktualności ofiary za innych wzmacniają dalsze słowa niepokalanej w kontekście prośby Łucji, między innymi o dar uzdrowienia dla chorych. Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych. Maryja odpowiedziała jasno. Tak, niektórych uleczę w ciągu roku. Dlaczego tylko niektórych Matka Najświętsza chciała uzdrowić? Przecież Matka Najświętsza dysponuje dostępem do źródła boskich łask, że w jednym okamgnieniu wszyscy chorzy zostaliby uzdrowieni. To jest, kochani, uzależnione przede wszystkim od woli Ojca, Syna i Ducha Świętego, na której pełnieniu, tak jak wiemy, cała Matka Najświętsza jest permanentnie skupiona w czasie jej wieczności. Czyli Matka Najświętsza nie doradzałaby się Paryża, czy Berlina, czy NATO, czy Waszyngtonu, co ma czynić w danej sytuacji, gdyby była pełniła praktycznie Królestwo Polskie. Tylko by się zapytała: Jezusie, jaka jest Twoja? A więc gdyby nasi politycy, wtedy kiedy są stawiani przed potężnymi wyzwaniami politycznymi, gdyby stanęli na Jasnej Górze, gdyby przylecieli do Fatimy, a jak nie mają pieniędzy, to nasz katolicki naród im zafunduje. Niech się nasz polski katolik nie martwi, polityk nie martwi, że narodowi katolickiemu w Polsce zabraknie wspaniałomyślności. No ale jeżeli polityk uważa, że Bóg i polityka nie mają ze sobą nic wspólnego, to nic bardziej karygodnego no nie może mieć miejsca. To wtedy widzimy najdrobniejszy powiew ideologiczny i już wprowadza niepewność, czy my przypadkiem, broniąc prawdy o niemieckich obozach śmierci, czy my przypadkiem nie obrazimy rządu Izraela, czy rządu USA, czy... Przecież naszym celem nie jest obrażać rządy bratnich narodów, tylko naszym celem jest zadbać w podstawowej uczciwości politycznej o polską rację stanu. Proszę mi wierzyć, gdyby ta trójka dzieci fatimskich rządziła dzisiaj Rzeczpospolitą Polską, my byśmy byli w zupełnie innej sytuacji. To dziecko kilkunastoletnie było w stanie w obliczu śmierci powiedzieć, że prawda o Bogu i niepokalanej jest nietykalna. A my dzisiaj nie tylko w Polsce naszej nie jesteśmy w stanie obronić prawdy o Bogu, my nawet nie jesteśmy w stanie obronić pełnej, suwerennej prawdy o polskiej historii. I to w takim najtragiczniejszym okresie II wojny światowej. I ci, których najbardziej ratowaliśmy i poświęcaliśmy krew w naszych praojcach, przelewaliśmy, oni teraz nas czynią współwinowajcami II wojny światowej. No absurd, absurd. I my mamy wątpliwości, a czy przypadkiem Polska nie była współprzyczyną II wojny światowej. Nic z tego. Ale widzimy, że trzeba nam, kochani, bronić, potrzeba nam po prostu właśnie, dlaczego jest taka słabość? Bo polityk polski oderwał się w swojej woli od woli Boga, od programu Bożego dla Polski. Tu od razu się pojawia słabość, a duch czasu, jak tylko doświadczy, że polityk polski w Kościele jest, stara się tylko jednoczyć swoją wolę z Bogiem, a jak sprawuje urząd w konkretnych aktach państwowych, politycznych, prawnych, to on wtedy z Bogiem nie chce nic